Państwu, przechodzimy do punktu trzeciego. Oddaję głos Pani Sewicki. Ja wrócę się najpierw do słów Pana Burmistrza, bo Pan Burmistrz powiedział, że Rada zatwierdziła harmonogram. Nie jest to prawda. Rada harmonogramu nie zatwierdziła. Myślę, że Rada w ogóle nawet nie wie, jak wygląda ten harmonogram. I proszę nie mówić, że Rada ten harmonogram zatwierdziła. Po pierwsze mam takie pytanie. W wywiadzie Pana Burmistrza Henryka Zajko ukazało się, o czym mówiłam na sesji, a Pan Burmistrz powiedział, że takich słów nie wypowiedział. Są zapisane, proszę bardzo. Będziemy się starali sfinalizować inwestycje jeszcze w tym roku, powiedział Pan Burmistrz Henryk Zajko. Rzeczywiście przyjęliśmy, że ta woda będzie w tym roku. W harmonogramie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, w harmonogramie jest teraz, że to będzie wrzesień, ostatni dzień sierpnia, czyli praktycznie od września 2019 roku. Proszę Państwa, my jesteśmy półtora roku bez wody i kolejne półtora roku będziemy nadal bez wody. Czy Państwo słyszą w ogóle, co ja mówię od półtora roku? Czy Państwo słyszą? Bo ja mam wrażenie, jak ja bym mówiła, nie wiem, do pustej sali, czy do nie wiem kogo, czy do czego, bo nie mieć jakichkolwiek uczuć, współczucia, kiedy są pieniądze? Ja wiem, Pani Januszu, że to emocje. Jak można, proszę Państwa, jak można tak nas traktować? Mało tego. Proszę bardzo. W styczniu podjęli Państwo uchwałę, że sprawa dotyczy, proszę bardzo, to jest uchwała Rady Miejskiej z 31 stycznia. I jest napisane. 18 stycznia, uzasadnienie. Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich na posiedzeniu w dniu 18 stycznia przeanalizowała pismo i podjęła się udzielenia dofinansowania do 5 domów znajdujących się w miejscowości Żółwia Włocz. Takie jest też stanowisko Rady Miejskiej w uchwale, proszę bardzo, z dofinansowaniem z ochrony środowiska. Na następny dzień na stronie internetowej, suma, o której tutaj rozmawialiśmy, i jest to pismo z GWiK-u do Wojewódzkiego Funduszu, opiewała na 281 tysięcy. I to pismo Państwo widzieli, tak? Było tutaj na sesji z tego co na komisji. Na następny dzień na stronie internetowej Urzędu Gminy ukazuje się tekst, gdzie jest napisane, że wczoraj komisja, a potem już po sesji, uchwaliła, że będzie dociągnięty wodociąg do 6 domów za 460 tysięcy brutto. Jest to na stronie internetowej, ja mam wydrukowane. Zadałam pytanie, skąd się wzięła ta, w ciągu jednej nocy, ta różnica. Odpowiedziano mi, bo w Żółwiej Błoci 6 domów nie ma wody, więc trzeba zrobić 6 domów. Państwo uchwalili i Rada Miejska uchwaliła 5 domów. Więc na jakiej podstawie, proszę mi powiedzieć, GWiK wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w wysokości 600 tysięcy, w sumie ma to kosztować 728 tysięcy, na jakiej podstawie, ja się pytam? My musieliśmy, przypomnę Państwu, bo ciągle o tym mówiłam, że musieliśmy tutaj siedzieć półtora roku, żebyście Państwo w ogóle tę decyzję podjęli. Od razu mówiliśmy o 6 domach. Państwo powiedzieli nie, 6 domów nie, bo jednym domem zajmie się pomoc, już się zajęła pomoc społeczna. Tak było to mówione w styczniu, kiedy tę uchwałę Państwo, ten stanowisko, a potem uchwałę Państwo podejmowali. Tak było, Panie Januszu? Tak jest. Tak. Mało tego, w grudniu ukazał się artykuł, dokładnie 8 grudnia, gdzie jest napisane, gdzie nas, zresztą o tym artykule już wspominałem, gdzie jest napisane, że 8 grudnia 2017 roku jest napisane, że GWiK obecnie dowodzi mieszkańcom 5 domów wodę pitną w pojemnikach. 6 posesja ma już własne ujęcie wody głębinowej dobrej jakości. Panie Januszu, bo to chodzi o Państwa. No, czy Pan się cieszy od grudnia dobrą wodę? Na pewno nie. Na pewno nie. Skąd Pan ma wodę? No, przywożą. Przywożą tak, jak i ma.
To jest kolejna rzecz. Bo, czy tu, państwo nie widzą, że państwo są manipulowani? Tu chodziło, co tu już mówiłaś, tam 52, no niby ja przez dwa, tak, prawda? Tam chodziło o jako, no jak to, no, mieli zrobić wodę, nie? No ale ten koc, który oni zaproponowali, ja zaraz o tym prawie 20 tysięcy, to mnie ja nie stać. Ja już państwu mówię. Państwu nas mówię. Nie stać. Z tej emerytury, co ja dostaję 1300 zł, to wie pani co? Mnie na leki brak. A na, co mówisz na życie? Na leki. Ja na same leki wydaję. Teraz mam skierowanie na Arkońską. Nie wiem, czy to jest od wody, czy coś. Skierowanie, badania, wszystko. Mają mi prawą nogę najpierw odciąć. Co ja mam teraz zrobić? No co mam zrobić? Sam mieszkam. Córka mieszka w Goleniowie, syn w Barzęcinie. I co ja teraz mam zrobić? No, co ja mam teraz zrobić? Życie jest odebrać? Nie. Ja nawet nie mam... Pójdę do opieki, to żeby na te antybiotyki, na to wszystko. Wie pan, ile je wydałem teraz? Na tę nogę antybiotyki mam 2000. Wszystko. I co ja mam teraz robić? No, naprawdę. Czyli rozumiem, że ta inwestycja nie została zrealizowana. Ja zaraz o tym powiem. Nie. Dlaczego nie została zrealizowana? I ta woda w ogóle, ja się odwołałem, bo mnie nie stać było to zapłacić. Czy tej sąsiadki, czy tego sąsiada u góry. No, mieliśmy faktycznie takie informacje. Ja za chwilę przypowiem jeszcze dalsze informacje, o których pewnie państwo też nie wiedzą. Dziękuję za Otóż, pani powiedziała przed chwileczką, że czyli stanęliśmy na 738 tysiącach, do której urosła już w tej chwili, a państwo uchwalali 281 tysięcy. Super. Pani powiedziała też przed chwilą, że pani, jak to pani powiedziała, pod opieką pomocy społecznej, tak? Ośrodka pomocy społecznej. Tak, no to ja pani przeczytam. Pan Janusz dał mi upoważnienie, żeby to... Jest żeby wszystko, to... No, tak. Nie, bo... proszę posłuchać. Przyznaję panu zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem wody do budynku mieszkalnego w wysokości 15 648 tysięcy złotych. Zwrotnego. Zobowiązuję pana do zwrotu przyznanego zasiłku celowego w 157 ratach, z tego 156 rat w kwocie po 100 zł miesięcznie i jedna rata 48,29. Pierwszą latę należy wpłacić do dnia 15 stycznia 2018 w terminie do 15 każdego miesiąca. Pierwsza 15 stycznia 2018 roku. Panie Januszu, czy 15 stycznia miał pan zgodę? Nie. A kazali panu zapłacić? No kazali zapłacić. Proszę dalej słuchać. Proszę dalej słuchać. Dano panu Januszowi, który ma 70 lat, dano panu już Januszowi do podpisu umowę z panem, który miał wykonać studnię. Bo proszę, to miało zrobić. Pan Janusz nie miał żadnego wpływu, ale to żadnego na wykonawcę. Dano tylko panu Januszowi do podpisu. Wykonawcy w ogóle przy tym nie było. I proszę bardzo, jest napisane. Między innymi, przedmiotem umowy jeszcze tutaj jest, że podłączenia wody do budynku mieszkalnego, tak? Tak. Dochód, wszystko. A tu jest, że w dniu 1 stycznia 2017 złożył pan podanie o przyznanie zasiłku celowego zwrotnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem wody. Czyli od 10 stycznia 2017 do 7 grudnia rozpatrywany był wniosek pana Janusza. Czy mu dać te pieniądze, czy nie? Pomocy społecznej. Dalej. Co pan Janusz musiał podpisać? Że zapłaci panu, nazwisko tu jest, że zapłaci temu panu 28 668 zł. Będzie to wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. A przedmiotem umowy jest, na podstawie niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem w ramach przeprowadzonej przez siebie działalności wykonać czynności mające na celu uzdatnienie wody na poziomie pozwalającym jej na spożycie do potrzeb gospodarczych według oferty z dnia 4 września 2017 i pracę miał zakończyć
Zaraz znajdę. Pracę miał zakończyć do końca stycznia, ale szukam tego zapisu, żeby to było. Jest. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 stycznia 2018 roku plus czas oczekiwania na wyniki z laboratorium. Te prace w ogóle się nie rozpoczęły. W ogóle się nie rozpoczęły, natomiast w styczniu, mimo że do 31 stycznia pan już miał mieć wodę, na którą sam musiał zapłacić, nie musiał środek pomocy społecznej, sam musiał zapłacić, to jeszcze na dodatek musiał zapłacić pierwszą ratę, mimo że tej wody w ogóle jeszcze nawet nikt na podwórko nie wszedł. Czyli pierwszą ratę pan... Nie, odwołaliśmy się. Odwołaliśmy się do kolegium, samorządowego kolegium odwoławczego. I tu jest dziwna sprawa. Odwołaliśmy się od decyzji, którą otrzymałem. Jest zapisane, po pierwsze, tam było napisane, że pan Janusz, ja mówię teraz o panu Januszu, bo pana Józefa tutaj dzisiaj nie ma, bardzo źle się czuł, nie mógł przyjechać, nie mógł nawet zejść ze schodów. Zabezpieczył jeden pokój z kuchnią i tak dalej. I teraz tak. Zresztą pan Janusz próbował to wytłumaczyć najpierw przez telefon, ale kiedy zaczął rozmawiać, to po prostu ktoś rzucił słuchawką w OPS-ie. Tak było, panie Januszu? Teraz tak. W lipcu 2016 roku stwierdzono, że woda w studni przy naszym domu jest niezdatna do picia. W lipcu 2016 wyszło, że w tym budynku są bakterie coli, wszystko co najgorsze. Tak jak tutaj ktoś nazwał, że to jest tablica Mendelejewa plus szampon. Ośrodek pomocy społecznej obiecał mi uzdatnienie wody do października 2016. Nie było wtedy mowy o poniesieniu przeze mnie jakichkolwiek kosztów związanych z uzdatnieniem wody. To wtedy pani córka została wysiedlona z wnukami ze względu na wodę, a panu Januszowi miano do października 2016 roku tę wodę zrobić. To obiecał pan burmistrz i OPS. No, to jest prawda. Tak. Przez 15 miesięcy kupowałem wodę i woziłem ją na rowerze z Białunia, ponieważ nikt z gminy mi nie pomógł. Choć ciągle wody nie było, a jedyne zapewnienie od pana burmistrza ośrodka pomocy społecznej, że zaraz będzie, a nie ma do tej pory, w styczniu 2017 roku, 17, podpisałem wniosek o przyznanie zasiłku na pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem wody. Aż do października 2017 roku nie interesowało pana burmistrza, ani ośrodek pomocy społecznej, ani nikogo innego z gminy, skąd wezmę wodę do picia, jak ją sobie przywiozę. Dopiero w październiku 2017 roku, w wyniku interwencji tutaj pani radnej i mojej, zaczęto dowozić nam wodę zdatną do picia. Dwa razy w tygodniu. W listopadzie bieżącego roku, to było pisane w grudniu, OPS dał mi do podpisania umowę z wykonawcą. Nie miałem żadnego wpływu na jego wybór, ani na koszt, ani zakres, a była kwota to 28 668 zł plus podatek VAT. Plus podatek VAT, to wychodzi 36 tysięcy. Dzielono po połowie z moim sąsiadem, ponieważ się dogadali, że zapłacą to we dwóch. Natomiast tam są trzy rodziny. Ta trzecia zostaje nadal w tym momencie bez wody. Byłem przekonany, że chodzi o włączenie wody do budynku, ponieważ uzdatnienie wody miała zapewnić od ponad roku gmina. Niestety była to umowa właśnie na wykonanie usługi tylko na uzdatnienie wody. 30 parę tysięcy za uzdatnienie studni. Jestem osobą starszą, schorowaną, niepełnosprawną i ledwo wystarcza mi środków na życie. Zresztą o tym samym przed chwilą powiedział pan Janusz, bo taka jest jego sytuacja. Dlatego też jestem pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Zostałem postawiony zostałem pozostawiony w sytuacji bez wyjścia. Spłacenie sumy, którą wpisano w umowę, jest dla mnie niewyobrażalne, a nawet gdybym miał jakimś cudem tak ogromne pieniądze, to nadal nie będę miał wody w mieszkaniu i będę musiał ją przynosić ze studni, mimo mojej niepełnosprawności jak do tej pory. Ogromną trudność sprawia mi wniesienie do wody, o czym wie OPS. Czuję się oszukany przez pana burmistrza, który obiecywał... Musiałabym znaleźć, gdzie jest ta druga część. Jest to nieważne. Takie odwołanie od decyzji poszło poprzez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Białynie, ponieważ taka jest procedura, do samorządowego kolegium odwoławczego w Szczecinie. Co się stało, kiedy to pismo trafiło do Ośrodka Pomocy Społecznej? Jak się Państwo, może niektórzy już domyślają, niektórzy wiedzą.
Zjawił się natychmiast pan dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. I co powiedział pan Januszu? No, żebym się odwołał, żeby wycofać to, żeby mi zrobić wodę. Żeby to wycofać. No, musiałem podpisać. No, pan tak został postawiony tak, że musi to podpisać, podłączą mu wodę. Pan Janusz to podpisał. To, co przynajmniej to było, co było napisane, bo pan nie mógł kupić tego, co dostał. Nie. Zostało to zabrane. Przyszło tylko pismo potem ze Szczecina z kolegą, ponieważ ja, kiedy wysyłaliśmy z panem Januszem na poczcie, to wysyłaliśmy jedno do dyrektora ośrodka, jedno wysyłaliśmy bezpośrednio do kolegium odwoławczego. Przyszło pismo z kolegium odwoławczego, że w związku z tym, że pan Janusz się wycofał z tego odwołania, to odwołanie zostaje anulowane. To teraz proszę zobaczyć, czy państwo już wiedzą, dlaczego pojawił się ten szósty dom na następny dzień po państwa komisji? Woda nie będzie zrobiona, bo będzie, ja to zawsze to mówię, ten kolektor, nie? Że będzie kolektor doprowadzony do nas i dopiero będzie woda. I że w tym roku. 30 parę tysięcy za zrobienie, wyczyszczenie studni, to jest po prostu kolejna granda, jaka tutaj jest. Ja mogę tak długo, bo my materiałów tutaj mamy. Ja jeszcze pani przerwę, bo jeszcze tu chodziło o co, żeby woda i NEA miało zasilić, weźmy przykładowo, tam chodziło o licznik, o kable, zasilić tę pompę, która będzie tego, to jeszcze do NEA musiałbym płacić. Do NEA też pieniądze. Za to, co oni zrobią, te podłącza do tego hydrozoru, prawda? Bo to jakaś pompa miała być. No to naprawdę, wiecie co, no to nie stać człowieka. Ja, pan Janusz jest w takiej sytuacji, jak jest. W takiej sytuacji jak pan Janusz jest przynajmniej cztery nieruchomości, wasze trzy rodziny. Tylko właściwie w dwóch rodzinach pracują ludzie i mieszkańcy i zarabiają. Reszta utrzymuje się z głodowych 1100 zł, 1000 do 1300 są to emerytury. I teraz proszę zobaczyć, co państwo fundują tym ludziom. W harmonogramie, o którym powiedział pan przed chwilą burmistrz, jest napisane, że efekt ekologiczny, czyli zmuszacie państwo tych ludzi, którzy tak jak widzicie nie mają na leki, nie mają na jedzenie, zmuszacie państwo swoimi decyzjami to, żeby ci państwo zrobili teraz sobie szamba. Efekt ekologiczny ma być do 2020 roku. Do końca czerwca jest napisane w harmonogramie, do końca 2020 roku. I teraz zobaczcie państwo. Pan Janusz nie wie, jakim cudem. Niechby nawet się zapożyczył. Niech nawet nie wiem co. Nie. Najpierw musi podłączyć wodę. Potem musi zrobić, najpierw musi zrobić szambo, potem może podłączyć dopiero wodę. Za chwilę, bo 2019 projekt, 2020 u nas miała być kanalizacja. Czyli zdąży, nie zdąży nawet pierwszej raty chyba zapłacić za kredyt, czy za tą, nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest pomoc społeczna. I będzie musiał znowu podłączyć się do kanalizacji. Proszę zobaczyć, a wcześniej musiał zapłacić jeszcze 36 tysięcy, musieli zapłacić jeszcze za wodę. Czy państwo naprawdę się pod tym podpisują? No chyba czas się rzeczywiście już opamiętać. Recepty mam i czekam do 15. I słyszę tutaj dzisiaj, że jest nadwyżka budżetowa i ileś tam milionów. No ludzie, o czym my mówimy? Dlaczego wskazujecie innych, kiedy macie dobrze, na takie życie? To nie jest życie właściwie. Pan Józef dzisiaj nie mógł zejść ze schodów. Pan Janusz ledwo chodzi i te bukłaki z wodą... Proszę powiedzieć, panie Janusz, jak pan sobie... Jeszcze musi pomagać sąsiadowi, bo on sobie zupełnie... Zupełnie nie może podnieść. Też ma nogi popuchnięte. Wcześniej chociaż w czajniku mógł sobie wnieść wodę na górę. W tej chwili już nawet sam ledwo wchodzi. Dzisiaj nie mógł zejść.
Miał mi przyjść z nami tu przyjechać, ale nie mógł zejść. Ja go nie zniosę. Bo on u góry mieszka, nie? Tego, a... Czy państwo w ogóle kiedyś tam byli na przykład? Widzieli, jak to wygląda? Ale sobie zawsze pomagamy, nie? No dzięki Bogu, że jesteście tam we dwóch. Pomagamy, naprawdę. Nie każdy powie, ale... Pan, ja wie, pan nawet nie ma rodziny najbliższej. Nie ma córki, nie ma dzieci, które by się nim mogły zająć. To jeszcze całe szczęście, że ma pana Janusza w tym momencie. Także proszę państwa, naprawdę, zanim podejmiecie dzisiaj decyzję, zastanówcie się, jaką decyzję podejmujecie i na co wskazujecie ludzi. Może zróbcie sobie wyjazdową komisję, zobaczcie, jak to wygląda w terenie. O, to jest prawda. To jest prawda. To każdy powinien przyjść, przyjechać, zobaczyć. Chyba ten pan burmistrz, chyba... Dzisiaj nie głosujemy nad żadnym projektem. Nie. Czyli co, znowu jesteśmy zawieszeni? Czyli znowu się spotkamy za miesiąc, tak jak ostatnie 8 miesięcy? 10. My dzisiaj możemy rekomendować i prosić o jakieś wyjaśnienia. Decyzja została podjęta, szanowni państwo, na sesji uchwałą Rady Miejskiej. Proszę pani radna. Szanowni państwo, ta rekomendacja, która już ma ważność kilku miesięcy, nie przynosi jeszcze żadnej... To nie jest ta sama rekomendacja, ale państwo nie widzą, że jest ta sama rekomendacja? Ale to, w 2010 roku byłam pana burmistrza Krupowicza z panem Stolarczykiem, z panem całą rodziną i już w 2010 roku jeszcze się nie znaliśmy, były przeprowadzone badania na koszt gminy. Tak. Nie można powiedzieć, że pan burmistrz zlekceważył wtedy, bo nie zlekceważył, bo to nie można wszystko wrzucać do jednego boga. Po prostu nie wolno. A co zrobić? Ale została wykonana wtedy badanie wody. Tak, została. Woda została złej jakości, stwierdzono. Tak. Potem były drobne działania. Takie. I potem znowu dołożyłam panu wodę osobiście ze sklepu. Tak. Potem już miałam tylko dosyć. Nie powiem. Potem poszłam do pana dyrektora OFS-u, potem pan dyrektor podjął działania. Potem włączyła się następna część mieszkańców, czyli państwo, bo nie było wody ze względu na suszę, niski poziom wody, zła jakość wody i ja jestem zmęczona tym cały czas gadaniem od 2 lat. Naprawdę już tego słucham, a że sprawę jestem włączona w 2010 roku, czyli mam po prostu pot. Naprawdę zapłaciłam to nawet zdrowie. Utracę zdrowie, bo to jest niewiarygodne, bo to się skupia wokół mnie tysiące telefonów. Pani Stawickiej, pana Stolarczyka, pani Woźniakowej i w kółko to samo, gdzie od 2005 roku to samo mówię i działamy. I proszę, dlatego w 1997 roku został popełniony błąd, że przy takiej inwestycji pozostawiono kawałek do domów, które są zamieszkały od 1995 roku. Teraz budowana jest kanalizacja, kompletnie nie została również włączona do domu. I harmonogramu żadnego nie było, typu, że z terminem, panie burmistrzu, bo ja już naprawdę jestem zmęczona tymi, co ja wiem, czego nie wiem, tym obrzucaniem mnie, bo już to już do tego powinno się przyzwyczaić. Po prostu uważamy, w związku z tą sytuacją, która zaistniała, która państwu jest znana, która jest udokumentowana, która również została w sposób niefortunny, może rozpoczęta do realizacji przez pana dyrektora OPS-u, aczkolwiek wiem, że też jakby podjął od razu działania jeszcze, bo to było przed tym brakiem wody w studniach i na pewno intencje były dobre. Ale okazało się, że jeżeli jest rekomendacja budowy wodociągu, to bez sensu uzasadnianie jednej studni przy takich kosztach, o których pan Stolarczyk został powiadomiony. Na początku pan się w ogóle wiem, że poddał i było panu dobrze z tą całą sytuacją, ale potem pan wiedział, że to jest absolutnie nie droga i pan się odwołał. Jesteśmy znowu w punkcie wyjścia, w związku z tym wniosek jest do pana burmistrza. Ja jestem radą Rady Miejskiej, reprezentuję m.in. okręg tych mieszkańców. Od 2005 roku jest to zawsze zgłaszane do realizacji do budżetu. W związku z tym, od 2005 roku, jeszcze nie było rady, ale była rada, były stowarzyszenia, non-stop. Sytuacja stała się krytyczna w momencie, gdy zabrakło wody. Po prostu zabrakło wody, bo tak jest też niewiadomie. Tam cierpliwie czekamy do 2019 roku. Taka sama sytuacja. 52 mieszkańców, bo to było więcej. Ale tutaj jest sytuacja taka, że są to domy poniemieckie. Nie chcemy zafundować nowo zamieszkałym domom, wybudowanym willom. Nie.
Po prostu są to mieszkania od 1935 roku zagospodarowane, zamieszkane przez repatriantów, a zaspokojone przez inne osoby. Ale jest złej jakości woda, no i drugi rok, no utrzymanie, nie czuję takich potrzeb codziennych, ale gospodarczych, kąpanie się, pranie, no jest to tak duży kontrast między tym, co się dzieje, na co są wydawane pieniądze w budżecie i dobrze, bo to też służy mieszkańcom, ale nie może być kontrast cywilizacyjny, no po prostu nie wiem, jak mamy to uzasadnić. No nie mogą mieć kontrastu cywilizacyjnego między brakiem wody bieżącej i kanalizacją, bo to jest bzdura, jak myślę, tak się ekologicznie. Przecież, proszę Państwa, w Żółwiej Wodzie teraz jest zbudowana kanalizacja. Jak były kontrole szamb? Jakie jest efekt ekologiczny? Jak często są szamba różnego rodzaju, tak? Ile ludzi wywodzi? Możemy mówić o efekcie ekologicznym, gdy już mamy wybudowane kanalizację i teraz kolejność podłączenia się, tak? I teraz uważam, że radykalne muszą być wymagania, żeby do tego doszło przy oczywiście uwzględnieniu, że możemy składać pożyczki do finansowania. Bo takie pożyczki są możliwe, bo wojewódzkie fundusze ochrony środowiska są i mogą pozyskać osoby fizyczne. Takie zebranie będzie organizowane w Żółwiej Wodzie w Białym Jednikowie, żeby nas przeprowadzić przez ten proces, bo on jest bardzo trudny, dla osoby fizycznej jest bardzo trudny. Dla mnie urzędnika jest bardzo trudna, nie mówię o sobie przeciętnej Kowalskiego, bo mam nadzieję, że to państwo polskie zmieni, bo to jest niewyobrażone, że mamy postęp cywilizacyjny, mamy wyrównać i zróżnicować zeszłości, a mamy utrudnienie w pozyskaniu środków finansowych, które są miliony. I to będziemy szaleć, będziemy po prostu nagłośnimy to, chcemy powiedzieć na premiera Morawieckiego, bo tak nie może być. Ale zróbmy krok do przodu i zamknijmy tą sprawę. Ja się czuję skrępowana tymi stosami. Pani Doroto, jaką pani ma propozycję, proszę powiedzieć? Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań, budowy wodociągu i kanalizacji do 6 domów. Właśnie, to chciałem się zapytać, bo jesteśmy na etapie samorządu, gdzieś tam jakieś jeszcze fazy przedprojektowe. Kiedy ruszy projekt i wykonawstwo? Jeszcze nie może. Pierwszy rząd, nie ma jeszcze. Proszę odpowiedzieć panu burmistrzu. Ja już państwu tłumaczyłem, pana radnego jeszcze tego nie było, więc powiedziałem, jesteśmy w trakcie tej procedury. Proszę państwa, zostały złożone wszystkie dokumenty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowaniu tej inwestycji. Oczekujemy na odpowiedź, żeby móc ogłosić przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację tej inwestycji. Jesteśmy w trakcie, więc tutaj składanie kolejnych, nie wiem, wniosków i kolejnych dyspozycji nic nie zmieni, bo już jesteśmy na tej ścieżce, tak? Zawsze ja bardzo przepraszam, że pani, przepraszam nazwisko, pani Sawicka tutaj posłużyła się moim, może nietrafnym określeniem harmonogramu, bo faktycznie harmonogram jako harmonogram stricte rozumiany w dokładnych dat dochodzenia do pewnych założeń nie został przez Radę przyjęty, tylko została przyjęta pewna ścieżka dojścia, tak? I to jest poprawne określenie. Harmonogram w znaczeniu, że jakie punkty, jakie zamierzenia muszą być zrealizowane, żeby dochodzić po kolei do ale pani Sawicka też już później się powoływała na to słowo, że jednak w harmonogramie zostało to i to. No bo ja harmonogram mam. Pan ma, panie burmistrzu, tak, pan mam ten tak, harmonogram. Też mam i dlatego posłużyłem się tym słowem. Przeprosiłem panią, bo pani wypomniała, że jednak jako harmonogram nie było, więc tylko wyjaśniam, tak? Ścieżka dojścia została przyjęta i jest ona w tej chwili realizowana. Czyli jesteśmy w trakcie realizacji. Jesteśmy w trakcie realizacji. I proszę państwa, choćbyśmy tutaj dzisiaj nie wiem co, jakie uchwały podjęli, to i tak ta woda jutro nie popłynie. Jedynym krokiem, który można było zrobić, to jest dowożenie tej wody, co jest realizowane przez GWiK, żeby przez ten okres przejściowy można było no, w jakiś sposób rekompensować państwu faktycznie tą trudną sytuację. Wiadomo, kiedy ten wniosek zostanie rozpatrzony? Na dniach. Dzisiaj prowadziliśmy też rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Państwa. Tam zostały też zmienione kadry i tak dalej. To nie dzieje się w tej chwili, może w takim czasie jak wcześniej, bo to też muszą odpowiednie kadry. Czyli na dniach zostanie rozpatrzony wniosek i po tym rozpatrzeniu wniosku będziemy mogli, jeśli dostajemy dofinansowanie, zostanie on określony, przystępujemy do przetargu w formule, żeby też szybciej, żeby był jeden wykonawca, zaprojektuj i wybuduj. Nie, że osobno projekt, później... Można powiedzieć, że perspektywa gdzieś pół roku, kiedy ta woda popłynie... Nie, w 2019. Projektu w
wykonania projektu to jest około pół roku. Proszę Państwa, przechodzimy przez tereny, które nie są naszą własnością, na które trzeba uzyskać zgody, trzeba uzyskać całą dokumentację, trzeba to pouzgadniać z wszystkimi instytucjami, trzeba przejść tak zwane kolizje, które na pewno po drodze się pojawią. Takich rzeczy jest mnóstwo i trzeba to wszystko. To jest najszybszy okres czasu, jaki możemy Państwu, znaczy my zaprojektować, wykonawca, który wygra przetarg i natychmiast po zaprojektowaniu przystąpić do, a może nawet w trakcie równolegle, jeśli pewne odcinki będą już uzgodnione, będzie mógł przystąpić do realizacji samej inwestycji. Podajemy 2019, to podaliśmy, to zostało przekazane. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz wyjaśnić, bo też tutaj pani Sawicka troszeczkę manipuluje pewnymi... Pan mi zarzuca manipulację? Tak, tak. No wstydziłby się pan powiedzieć. Pozwoli pani, że ja... Nie, nie, już dzisiaj powiedziałam, nie będę. Nie, panie. Szanowni państwo, proszę państwa, no, dobra, sytuacja, jeśli chodzi o wodę w Żółwiej Włoci, jest dynamiczna, tak? Wykonywane były badania, po czym trzeba było zmieniać faktycznie sposób... Nie było badań, już to pan powiedz już dementował. Badań nie było. Zależy znowu, jak pani rozumie to słowo, tak? Ale skąd się wzięła informacja, że są bakterie, kory i inne i tak dalej? Te wszystkie rzeczy... Były badania. W związku z czym bardzo proszę, żeby pani Sawicka pozwoliła mi skończyć i nie zarzucała mi pewnych rzeczy, których ja sobie nie powiedziałem, dobrze? Były, na tej podstawie trzeba było podejmować nowe, inne decyzje, bo się okazuje, że woda, która tam jest, no niestety nie jest dostępna. W związku z czym przechodziliśmy do kolejnych etapów i doszliśmy ostatecznie uchwałą Rady Miasta do tej ścieżki dojścia, którą mówiliśmy, co stało się w styczniu, ile dobrze pamiętam, tego roku i to jest realizowane. Panie Burmistrzu, ja mam pytanie. Gdybyśmy dzisiaj podjęli rekomendację, że rezygnujemy z dofinansowania, tak? Rezygnujemy z dofinansowania, korzystamy tylko i wyłącznie z naszych środków. Czy to przyspieszyłoby proces realizacji? Tak. Nie przyspieszyłoby realizacji, dlatego że potrzebna jest uchwała Rady Miasta, żebyśmy zmienili priorytety w życiu. Tak, musimy mieć środki zagwarantowane. A będziemy mieć na dniach decyzję z... Ale oczywiście, myślę, że do najbliższej sesji będziemy mieli odpowiedź z Wojewódzkiego Funduszu i wtedy przedstawimy sprawę na sesji Rady Miasta Wojewódzkiego jako scenariusz, jako kolejny, wtedy, żebyśmy znowu nie byli podejrzewani, że mówiliśmy o takim scenariuszu dojścia, a nagle znowu pojawiło się pismo albo wyjaśnienie pana burmistrza, że zmieniono tak. No to jest życie, proszę Państwa, to jest dynamika życia, sytuacja się zmienia i jeśli nie dostaniemy dofinansowania, będziemy szukali innego rozwiązania. Dziękuję bardzo. Pan Kowalski. Znaczy, wiedząc ze swojego doświadczenia, jednak najszybszą formą jest projektu i wybudowy, bo oczywiście. Niestety w Polsce akurat mam doświadczenie kilkunastoletnie w budownictwie i wykonywaniu różnych rzeczy, takich infrastrukturalnych i sieciowych. No niestety wykonanie projektu przy terenie wielu właścicieli, przy kolizjach, niestety projekt trwa pół roku. Ale proszę mi wierzyć, no my jako Rada, bo się troszeczkę czułem się dotknięty tym, tą wypowiedzią pani Sawickiej, że to my coś blokujemy, czy my tak możemy, takie bezpośrednio do nas, przecież my tą decyzję podjęliśmy. Że po 8 miesiącach, panie Rady, po 8 miesiącach. Po 8 miesiącach, ale byłaby podjęta po 2 miesiącach, gdyby państwo chcieli mieć studnie głębinowe, tak? Za 70 tysięcy. Ja mówię, pani Sawicka, bardzo proszę. Ja mówię, chciałbym mieć swobodę wypowiedzi. Gdyby była podjęta decyzja o studniach, woda by była, tak naprawdę już by była pół roku temu w tych domach. Ale państwo chcieliście i padliście bardzo mocno na to, żeby to jednak był kolektor wodociągowy, który się wiąże z tymi projektami, czasem wykonania, projektowania i trudnością realizacji. I gdyby to było studnie głębinowe, które proponowaliśmy na początku, być może nie najlepsze rozwiązanie. Ja nie uważam, że to było najlepsze rozwiązanie, ale najszybsze i woda byłaby praktycznie już rok temu, gdy o tym żeśmy rozmawiali. Jednak państwo wielokrotnie zadawali pytanie, dobre pół roku temu, żeby była woda, gdyby były studnie robione. I gdy ja zadawałem pytanie, czy chodzi państwo o kolektor czy o wodę, nigdy nie uzyskałem od państwa odpowiedzi, bo państwo nie chcieliście wody wtedy, tylko chcieliście kolektor z wodą. Tak, pani świadomo, zbroić na te wszystkie inne działki, aby uzbroić, żeby był uzbrojony to wodociąg. Rada Miejska, wyraziliśmy tą opinię po wielu sytuacjach, które rozważaliśmy być może tak długo, tylko dlatego, że państwo parli na ten kolektor, a nie na studnię głębinową i zastanawialiśmy się, co będzie najlepszym wykonaniem finansowym dla całej gminy, biorąc pod uwagę, ile osób też tą wodę będzie odbierało i czy nie będzie występował problem zagniewania tej wody. I żeśmy to wszystko tak rozważali tutaj.
Teraz, gdy Rada Miejska uchwaliła w końcu to, co powinno być, co chyba wszyscy się zgodziliśmy, największym sukcesem, bo też uważam, że to jest najlepszym rozwiązaniem rozwojowym dla samej gminy i żeby ta woda tam była, no to teraz ja nie bardzo rozumiem, bo my podjęliśmy tę decyzję, nie bardzo rozumiem, czemu my dzisiaj na ten temat mówimy, bo my jako radni żeśmy zrobili już wszystko, podjęli i uchwałę i to, żeby to się wykonało, a dzisiaj rozważamy temat, który się realizuje już w magistracie, już w Urzędzie Miejskim Gminy Goleniów to się realizuje. Oczywiście, jeżeli ktoś ma problem z tym, że to się realizuje źle, że jest przedłużona jakaś, to proszę złożyć jakąś skargę czy zawiadomienie, pójść porozmawiać z burmistrzem, bo my jako rada w tej kwestii zrobiliśmy tak naprawdę już wszystko, bo nie wiem, jakie są oczekiwania, dlatego, bo my tu dyskutujemy i pytanie jest, co my możemy więcej zrobić, skoro podjęliśmy już uchwałę, skoro zabezpieczyliśmy środki w budżecie, to ma się realizować. Pan burmistrz nas zapewnia, że to się realizuje, nie ma żadnej zwłoki, będą dofinansowane środki. Będzie to na najlepszej etapie, bo będzie to w najlepszej formie wykonania za projektu i wybudowy. Czyli oczywiście kwestia, ja zakładam, że to jest pesymistyczny wariant, że to będzie wrzesień, bo być może z projektem wyjdzie, że będzie to dużo szybciej i być może, nikt nie zakłada tego, być może ta woda będzie szybciej, ale nie ma szybszej drogi. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałabym zachować porządek dyskusji. Pan Dykowski, Pani Podyko, Pani Sawicka. Ja bym proponował, żebyśmy już kończyli dyskusję, no bo Hubert podsumował to, do czego doszliśmy. Ja mogę tylko Pani Dyrektorowi, Pani Dyrektor powiedzieć, tak jakby patrząc z perspektywy wykonawcy takich rzeczy, że tak jak Pan Burmistrz powiedział, ta procedura projektowania, to ona może trwać faktycznie przy tych komplikacjach gruntowych, tak, z własnościami gruntu, jakimiś jeszcze rzeczami do zrobienia. Jeżeli my jako Rada możemy jeszcze coś zrobić, co mógłbym zaproponować, to ja bym proponował, tak jakbyśmy wnioskowali do burmistrza przy przetargu, żeby był dużym jakąś częścią, warunkiem udziału w tym postępowaniu i częścią składową tej oferty był termin wykonania tej inwestycji, żeby im jak najmniej punktów taki wykonawca oferent dostał za skrócenie terminu wykonania, więc to jest jedna rzecz, o którą moglibyśmy zawnioskować, żeby przyspieszyć tę inwestycję. I drugą rzecz, którą żeby uspokoić też Panie i Państwa mieszkańców, żebyśmy po prostu jako radni dostawali co miesiąc jakiś raport o postępie prac, tak? Dzięki temu raportowi będziemy jakby świadomi tego, co się dzieje, taką informację, na podstawie której będziemy mogli oceniać, czy idzie to w dobrym kierunku. I czy idzie bez względu, no to też jest jakby pojęcie względne, czy zbędna zwłoka, czy nie. Ale generalnie da nam jakiś obraz sytuacji jako radnego. I to myślę, że to jest jakby wyczerpanie dzisiejszej dyskusji, bo jaka jest sytuacja w Żółwiej Płoci, to my wszyscy wiemy. Wiemy, że bez wody, ja wiem, że bez wody bieżącej się nie da żyć. I to naprawdę nie musicie Panie przekonywać nas po raz kolejny. Ja sobie zdaję sprawę, jak to wygląda. I cieszę się, że to idzie w dobrym kierunku. Ja wiem, że ta perspektywa września 2019 jest odległa, ale no, musimy już teraz chyba cierpliwie poczekać. Tym bardziej, Szanowni Państwo, że... Nie, to my musimy. Znaczy, tak, ja Pani Dyrektor, proszę wybaczyć, ale się nie da tego nawet zrobić jakby fizycznie i prawnie szybciej. Ale ja mam okazję, ja też chciałam złożyć propozycję właśnie przedstawiania nam harmonogramu działań, ponieważ to, co użył Pan Burmistrz, ten harmonogram i ja byłam za, przede wszystkim popieram rekomendację, a najbardziej z tego tytułu, że budowa wodociągu, którą od początku była przeciwko studniom, biorąc pod uwagę tą infrastrukturę, którą mamy, położenie, a poza tym jakość wody, jaka jest wodociągu. Nie ma o czym dyskutować, nawet o studniach, które są później kosztowne w utrzymaniu. I w związku z tym też ponawiam, żeby raz w miesiącu informacja była przekazana radnym, jak również mieszkańcom. Ja myślę, że to Pani Sawicka jako osoba, Pani która... Pani jako radna być mogła przekazywać. Ale ja myślę, że biorąc zaangażowanie, a po to jest Urząd Miasta, to nie jest nic, dodatkowy papier przekazać na adres. I ja mam pytanie, gdyby... Wiem, jak działa Rada Miejska i jak są procedowane uchwały, bo na przykład jak Wojska Polskiego wyszła sprawa o taka, że 1 800 000 trzeba przegłosować i to 1 800 000 się znalazło przy remoncie Wojska Polskiego w związku z KZS-ą Kościową, co będzie tu przewidzenia, uchwała została przedstawiona przez burmistrza i została przegłosowana przez radnych. To proszę powiedzieć, gdyby taka uchwała
została przedstawiona na sesji i została przegłosowana, czy proces budowy kanalizacji i wodociągu byłby taki jak przy Wojska Polskiego? Podobny? Panie burmistrzu? Nie wiem, co te sygnały znaczy. No takie optymistyczne, tak? Pozytywne. Ja może najpierw się odniosę do wcześniejszej pani, treści pani wypowiedzi. Mianowicie informacje na temat procedowania tego, jak to idzie, są przekazywane bezpośrednio mieszkańcom. I z tego, co rozmawiałem dzisiaj również z panem prezesem, nie żebym ja go nam gabrał, powiedział, że właśnie jest po rozmowie i po wyjaśnieniach z panią Sawicką wszystko przedstawiał na dzień dzisiejszy, na bieżąco. Tak mi dzisiaj powiedział, tak? Ale ja też u pana do pana... To jest raz. Czyli informacje są przekazywane. Chodzimy wszyscy. Tak? Natomiast jeśli chodzi o to, takie załatwianie spraw przez Radę. Po pierwsze, radni są niezależni i chyba nikt tutaj nie jest w stanie, a ja przynajmniej jako zastępca burmistrza nie jestem w stanie pani gwarantować, bo to nie ja podejmuję decyzję i nie wpływam aż tak na te decyzje. Druga rzecz, za chwileczkę, pani nie było na ostatniej sesji, ale za chwileczkę będziemy rozmawiali właśnie o sytuacji zgoła odwrotnej, tak? Kiedy pieniądze się nie znalazły i mieszkańcy dzisiaj protestują, że w drugą stronę zostały zabrane z inwestycji, więc to nie jest tak, że i burmistrz wnioskował i w jednym i w drugim przypadku o to samo, o dołożenie pieniędzy na już zaplanowane z góry inwestycje, tak jak zresztą na wodę też to, co żeśmy rozmawiali, jest przewidziane. Więc proszę nie manipulować tutaj takimi sytuacjami, że ktoś tutaj gdzieś pod stolikiem załatwia pieniądze albo rozdaje. Wszystko idzie przy otwartej kurtynie, wszystkie decyzje są podejmowane przez radnych. I tak samo jak państwo widzicie w tym przypadku. Ta ścieżka została obrana i jesteśmy w trakcie. I dzisiaj choćby nie wiem, co pan radny Dedykowski powiedział. No nie jesteśmy. Jesteśmy w stanie i przyjmuję to jako dobrą radę pana radnego Dedykowskiego, żeby faktycznie dołożyć wszelkich starań, żeby w przetargu naprawdę dodać dodatkowe punkty za terminowość. I będziemy to robili, bo to jest naprawdę doskonałe rozwiązanie. Ja nie wiem, czy to będzie trwało pół roku, czyli 6 miesięcy projektowanie, czy nie będzie tutaj na tyle skomplikowana sprawa, że będzie dłuższa. Daj Panie Boże, żeby było szybciej. Ale jeśli będziemy terminowość premiowali, to przecież każdemu będzie zależało, żeby to zrobić jak najszybciej, bo za to będzie miał też dodatkowe pieniądze. Panie burmistrzu, ja żadnych w moim pytaniu nie było podtekstu, bo jest pan fachowcem, tak jak pan dyrektor, to źle pan odbiega. Jak pan dyrektor Wysocki, zajmujecie się inwestycjami potężnymi, gigantami w gminie Goleniów i zadałam konkretne pytanie. To jest troszeczkę z zakresu hipotetycznego. Czy jakby była uchwała Rady Miejskiej, czy nie w sensie za projekty zabudowy, tylko uchwała Rady Miejskiej przedstawiającej burmistrza, że wykonanie realizacji z budżetu, wykonanie budowy wodociągu i kanalizacji z budżetu gminy by były pieniądze bezpośrednio na to przeznaczone. Czy proces byłby szybszy? Ale projektowania, bo pan najpierw zaczął, ale pan cały czas mówi, że w procesie zaprojektuj, zabuduj są akurat takie kwestie, które nie przeskoczymy, że ten termin po prostu jest taki, a nie inny. Nie ma innej, to jest najszybsza procedura zamówień. No tak pan powiedział, to jest najszybsza procedura zamówień. Nie, panie drogo, tak, mamy w tej chwili dwa warianty. Wariant A jest taki, że staramy się o dofinansowanie, które będzie na dniach, a wariant zapasowy jest taki, że robimy z własnych środków. Ale obydwa są w tym samym czasie w drugiej realizacji. Czyli w procesie technologicznym, w samym procesie budowlanym, taki sam termin. Tak. Proces technologiczny jeszcze nie taki sam, bo był przypadek. Czy będzie dofinansowanie? To nie ma wpływu. Nie ma to wpływu żadnego, tak? Chyba, że no państwo, jeśli nie dostaniemy dofinansowania i będzie inna uchwała na najbliższej sesji, no to zobaczymy, co państwo radni, jaką decyzję podejmą, tak? Przeznaczenie środków i tak dalej. Ale dzisiaj no nie mnie panie o tym nawet wspominać. Chciałam tylko dodać jeszcze, że z panem prezesem Kwiku jestem w stałym kontakcie i też go często odwiedzam. No, a pani nie tylko apeluje pani o to, żeby raz w miesiącu dawać informacje. Moje wizyty są takie, że proszę i ponawiam, jeśli chodzi o działania i pan prezes, szkoda, że go nie ma, ale w tej sesji się dowiemy, wypowiedział się, że już pismo dawno zostało złożone, to prawda, było ponad miesiąc temu. I dziwi się, że jeszcze z Wojskiego Funduszu Ochrony Środowiska ponad miesiąc nie ma odpowiedzi. To jest zadziwiające. Jest w stałym kontakcie z wojewódzkim, ja już tłumaczyłem też Wojewódzki Fundusz, jak to się dzieje, tak?
Naprawdę zmienione zostały tam kadry i z podejmowaniem decyzji jest w tej chwili naprawdę kłopot. No, musi to przejść odpowiednią ścieżkę potwierdzania. Każdy tam troszeczkę się boi albo odpowiedzialności, albo nie ma wiedzy i przerzuca to. No i tak to wygląda. Natomiast pan Dawidziak, tak jak mi dzisiaj również zapewnił, jest w stałym kontakcie i non-stop przynagla, bo dla niego to też jest otwarcie ścieżki, żeby mógł ogłosić przetarg, który ma praktycznie gotowy. Panie burmistrzu, mam pytanie, czy tym budowie tego wodociągu, czy zostanie również uwzględniona budowa kanalizacji? Nie wodociągu, przepraszam, o czym, wodociągu, tak. Ale czy... Nie, no, pani Dorotko, no nie wracajmy. Bo mówimy, no tak, ale no, mówimy o tym, że Żywiołowiec jest kanalizowany, znowu pominięto 6 domów. Tak jak w 2007 roku. To już było wiele roku tłumaczone i... No to gdzie, jeżeli zostanie wodociągowane domostwa, to gdzie będzie to wyjeżdżała? Pani Doroto, chce pani jeszcze wydłużyć tą procedurę, żeby nawet woda nie popłynęła w Żółwiej Młoci? A jaki proszę, czy pani słucha wypowiedzi pana prezesa Dawidziaka i ekspertów, którzy wszyscy wypowiadali się, jak to wygląda. Będzie jeszcze dłuższa procedura, tak? Dokładamy kolejną, zróbmy tą wodę, zróbmy pierwszy krok. Ale dostaniemy dofinansowanie z wojskiego funduszu ochrony środowiska. Nie dostaniemy, no mamy dostać odpowiedź, tak? A co nie dostaniemy na... Nie wiem, jaką dostanie pani Doroto. Pani ode mnie oczekuje odpowiedzi, które nie są w mojej kompetencji. Bardzo proszę, tak? No nie wie pan, no dobrze. No. Czekamy na to. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze z państwa może mieć dyskusji? Ostatni głos. Po pierwsze chciałam, nie ma niestety pana burmistrza Zajko, bo chciałam zapytać, czy pan burmistrz Zajko pierwszy raz ma do czynienia z takimi inwestycjami. No bo ogłasza w mediach, że do końca roku woda popłynie, a teraz się okazuje, że powinien wiedzieć, bez żadnych, nie wiem, że nie da się szybciej. No, no ludzie. To po co się mówi? Tak manipulujecie państwo społeczeństwem, manipulujecie nami, manipulujecie radnymi, że po prostu to jest wstyd. Na szczęście, ja powiem tak, wszyscy widzieli, to do pana radnego, wszyscy widzieli problem w tym, że my nie mamy tej wody. Pan wojewoda interweniował, pan rzecznik praw obywatelskich, parlamentarzyści zachodniopomorscy. My błagaliśmy, prosiliśmy, chodziliśmy. Nikt nie widział przez półtora roku, że to jest problem. Pan mówi, że my nie chcieliśmy studni. Proszę spojrzeć jeszcze raz na pana Janusza i mu powiedzieć, że on ma sobie zrobić studnię za 60 tysięcy. No proszę to powiedzieć. Ale mieliśmy ten... Nie, to dlaczego pan... Nie, ja moje nerwy już w tej chwili rzeczywiście są na wyczerpaniu. I ja nie pozwolę z siebie w ten sposób prawdopodobnie. Dobrze, dalej. Ale to proszę nie wracać do rzeczy, o których ja panu mówiłam, tylko pan po prostu nie słucha. Jest to nagrane, proszę sobie odsłuchać. Bardzo proszę. Nieprawda też, że pan burmistrz powiedział, że pieniądze są jawne. Nieprawda. Przed chwilą państwu udowodniłam, że państwo nawet nie wiecie, co z tymi pieniędzmi się dzieje. I jak one rosną przez noc. Więc nie mówmy o tym, że państwo, że pieniądze są jawne, bo nie są. Dalej. Z jednym się zgodzę z panem radnym. To nie są pieniądze, które były już zaklepane w budżecie gminy, dlatego rosły, dlatego że było szacowanie tej inwestycji. I powinna pani być zadowolona, że rosną, bo z czasem, jak się przekonywaliśmy, jaki to jest zakres prac, po prostu dokładaliśmy, że będzie kosztowało więcej. To robiliśmy tak, jaką mieliśmy wiedzę. Natomiast dziwne tylko, że radni o tym nie wiedzieli. Boże. Nie, jeszcze skończę. Z jednym się zgadzam z panem radnym, że należy złożyć zawiadomienie. Owszem, złożymy zawiadomienie do prokuratury, złożymy zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli, złożymy skargę oraz do CBA. To nie jest normalne, żeby tak te pieniądze były dzielone, a nas pomijano zupełnie. Nie jest też normalne, żeby projekt w najprostszym przedsięwzięciu kosztował 100 tysięcy netto. To nie jest normalne. Nie mówię jeszcze. Dziękuję. Ale ja mówię o tym projekcie. Panie Pimeczko, bardzo dziękuję za wyjaśnienie, szanowni państwo. I jeszcze jedno. Nie jestem w kontakcie z panem, ten prezes nie jest ze mną w kontakcie, tylko odpisał mi na w ramach informacji publicznej na pismo, stąd mam te informacje. Dziękuję bardzo. Panie Janusz, jeszcze. Czy mógłbym jeszcze coś? Ostatnie zdanie. Panie radny,
Pan mówił, że mieli wiercić, nie? I teraz dam panu takie, no, pytanie. Proszę pana, dlaczego nam opieka miała zrobić wodę hydrofor, a nie gmina? No teraz niech pan mi odpowie. Przecież jak opieka może zrobić? Przecież to gminę jest i gmina musi zrobić. To my mamy opiece płacić, a gmina, za przeproszeniem, niech pan się nie gniewa, ręce umywa, prawda, nas? Dobrze się wycofali. No. I dobrze, że ja się wycofałem. No. To nic, ale mało ważne, ale powinna to gmina. Opieka to jest gmina, tak naprawdę. A, ale tak, ale dobra. Ale to dla pana może być faktycznie jakieś tam, nie wiem, no, wojenie, natomiast to jest to samo. Ale obywatele, to są te same, ale wie pan, mnie chodzi o to, że jak ja mam tyle płacić pieniędzy, zgadzam się, to mnie w ogóle nie stać na to. Nie stać, bo weźmy przykładowo, to ja jeszcze, rozmawiałem z córką, mówię, jeszcze córka, rozmawiałem z córką ze synem. Wiesz co, żeby ta gmina mi dała zastępcze mieszkanie, taki pokój, kuchnia tu w mieście, to bym to w ogóle oddał gminie. No. Ma pan za rację, panie burmistrzu? Proszę. Ma pan to mi za rację? Jakbyście dali mi tu taki pokój, kuchnia, to bym to wam darł. Ja bym to samo zrobił. Proszę? Ja bym to samo zrobił. Panie burmistrzu. No, widzi pan, panie burmistrzu. Szanowni państwo. Może jedno zdanie, tak? Bo pani Sakicka tutaj już powiedziała, że mnie zgłaszała do wyższych instytucji i tak dalej. Jasne, absolutnie nikt nie mówi, że nie, z tym, że proszę mieć też to na uwadze, że to może wydłużyć cały proces, bo być może te instytucje będą chciały zatrzymać proces i chcieć sprawdzić wszystko i tak dalej. Nie chodzi tylko o te inwestycje. Ja podałem ścieżkę najszybszego dojścia do tego, żeby można było puścić wodę w kranach. Ja mówię też o innych inwestycjach, także... Dziękuję w takim razie. Bardzo szanowni państwo, przechodzimy do punktu... Ale ja bym prosiła, żeby...